997. Dobrze? Tak. Tak, dobrze, brawo. Martyna, tak? Martyna, powiedz mi, jest jeszcze jeden numer, tutaj wcześniej był powtarzany, taki numer zintegrowany. Jakby zadzwoniła na niego, to odzywa się dyspozytor i może powiadomić się ze wszystkich służb. Pamiętasz ten numer? Numer 112. Brawo. Wojtusz, tak? Przemek, ale Wojtusz dzisiaj, tak? Ty odgrywałeś rolę Wojtusza, tak? Wojtusz, a później Wojciech. Tak jest. Wojtek, powiedz mi, bo ty już jesteś, prawdziwym wrażeniem, można powiedzieć. Przemek, ale dzisiaj Wojtusz. Wojtusz, powiedz mi, jakby zdarzył się w szkole poza, kogo w pierwszej kolejności trzeba było poinformować? Kto jest w szkole taki, kto jest odpowiedzialny za was? Nauczyciele. Nauczyciele, tak jest, brawa, czyli... Jak masz na imię? Patrycja, powiedz mi, jakby rzeczywiście w tej szkole zdarzył się ten pożar, to jak z takiej szkoły należy wychodzić? Jak byś wychodziła? Na stojąco, na leżąco, jak? Tak jest, brawo, znacz to dalej. Dobrze. Pójdziemy teraz może od drugiej strony. Mieliście też zajęcia z pierwszej pomocy? Tak. Czyli gdzie umiecie udzielać pierwszej pomocy, tak? Tak. Dobrze. To jeżeli umiecie pierwszej pomocy udzielać, jak masz na imię? Krzysiu, powiedz mi, jak robisz masaż serca, ciskasz karty pierwszej pomocy, jakich ucisków powinno być? Pamiętasz? Brawo, 30! Po 20 ciśnięciach, co powinniśmy zrobić, pamiętasz? Tak jest, brawo! Dobrze, a teraz może takie troszkę trudniejsze zadanie. Jak masz na imię? Michał, powiedz mi, jakbyś miał taką sytuację, że masz taką osobę poszkodowaną, która oddycha, ale jest nieprzytomna. W jakiej pozycji byś ją ułożył? Pozycji bocznej ustalone. A umiałby się pokazać? A kto by umiał pokazać? Wszyscy. Tak? Dobra, to chodź. Jak masz na imię? Nikodem. I jednego ochotnika potrzebuję. Chodź. Chodź. Chodź się tutaj. Tak jest. A Nikodem zaprezentuje nam pozycję boczną ustalone. Tak z tej strony, Nikodem. Żebyśmy widzieli. Jedna roczka pod kątem prostym, tak, zginamy stawy kolanowy, wydamy za rączkę do policzka i przewracamy do siebie nogi. Stabilizujemy i odkładamy. Masz na imię? Artur.
tutaj powiem takie zdarzenie. Jesteś w domu. W domu jest tylko babcia. Jeszcze. Wyłączyli prąd, komunikacja, komuna się rozładowała. A w szkole wolno mieć komórkę? Nie. Dlaczego? Bo nie ma w szkole się czytało, czy nie wiedzą, bo nie ma. No i jesteś sam w domu, z babcią. Nagle babcia zasłania. Nie masz telefonu, nie ma prądu, jesteś sam. Co byś chciał zrobić? Perfekcyjnie zdaliście do dzisiejszej sali.